Szkoła handlowa i dyrektor Wacław Szanowski. Dla mnie patriota, pedagog, bohater. Urodził się 28 listopada 1901 roku w Sosnowcu. Maturę zdał w 1925 roku, ale naukę przerwał, by wziąć udział w pierwszym powstaniu śląskim. Od 1934 roku został dyrektorem Szkoły Handlowej w Zawierciu przy ulicy Kościuszki 12. Uczył księgowości, geografii. Był też poliglotą, znał 5 języków obcych, w tym niemiecki biegle. To dzięki temu burmistrz Frick, oczarowany jego językiem niemieckim, zgodził się na otwarcie szkoły kupieckiej, jedynej szkoły średniej w mieście, która działała w czasie wojny. To tu powstała pierwsza niepodległościowa organizacja Płomień w czasie II wojny światowej. Pierwszy numer gazetki, którą wydawała organizacja, noszącej ten sam tytuł, Płomień, pokazał się już w listopadzie 1939 roku. Od grudnia gazetka licząca 5 stron w formacie A4 wychodziła co tydzień i kosztowała 10 groszy. Kolportowano ją w Łazach, Myszkowie, Pilicy, Porębie, w Kromołowie, w Sokolnikach, prawie w całym powiecie zawierciańskim. 1 września 1940 roku miało dojść do manifestacji patriotycznej, do której wzywano w gazetce. Zamiast do niej dojść, doszło do masowego aresztowania. Aresztowano około 100 członków organizacji, w tym właśnie dyrektora Wacława Szanowskiego. 6 stycznia 1942 roku Trybunał Ludowy w Berlinie skazał Szanowskiego na karę śmierci. Ostatni list do rodziny dyrektor Szanowski napisał kilka godzin przed wykonaniem wyroku. Zginął przez zgilotynowanie 19 marca 1942 roku. Przeszukano także parafię. Aresztowano proboszcza księdza Bolesława Weizlera, który zginął również związany z aresztowaniem członków organizacji Płomień, z tym, że trafił do obozu w Auschwitz, gdzie zginął 8 marca 1941 roku. Chwała bohaterom.